Ile trwała wasza przerwa? Dwa lata. Dwa lata. No rany, takie zmarnowane dwa lata, nie? Czy nie? Bądź ja wiem, czy zmarnowane... Dobrze się bawiłeś? Nie. Nie chodzi o to. Chodzi o to, że dużo nam to pokazało, no i po prostu też jesteśmy teraz innymi ludźmi. Ja jestem innym facetem, moja żona, jestem teraz bardzo zachwycony i myślę, że dużo nam to dało. Ona jest inną kobietą, ja jestem innym facetem. Może się stało tak dlatego, że my ożeniliśmy się po 6 miesiącach znajomości. Że za szybko? No, nie mówię, że nie za szybko, bo jakieś musiało być uczucie, że po takiej, po 6 miesiącach ożeniliśmy się, ale jakby się docieraliśmy, może nie wszystko widzieliśmy o sobie, może nie do końca tak nam się układało, no i musiało coś trzasnąć, żeby potem było lepiej. To się tak czasem zdarza. Trzeba zburzyć, żeby zbudować od początku. A czy to nie było, Olu, trochę tak, że wtedy, kiedy Tomek zajął swoje miejsce w polskim kinie, to zmieniły się między wami relacje? Że było trudniej? Czy ja wiem, czy to na to wpłynęło? Wydaje mi się, że, znaczy na pewno, tak? Na pewno moja zazdrość tutaj, to co Tomek kiedyś już podkreślał w wywiadach, że byłam zazdrosna, jakieś tam sceny, fakt. Aczkolwiek wydaje mi się, że zazdrość jest ludzkim takim uczuciem i jest potrzebna w związku, bo jak jej nie ma, jest obojętność, no to już chyba... To nie ma związku. Nie ma związku, dokładnie. A taka przerwa dobrze robi, bo pozwala spojrzeć z boku, tak? I jakby... No, nie, chyba nie potrafiliśmy jednak żyć bez siebie. Ja chciałbym powiedzieć, dobrze robi, ale nie zachęcamy do tego. Tak. Bo jeśli jest dobrze w związku, to broń Boże, nie zachęcamy do tego, żeby było... Ale rozumiem, żeby nie zapyszyć, po powrocie nie wzięliście jeszcze raz ślubu? Jeszcze nie. A żeby nie zapeszyć? No nie wiem, bo tak może stwierdzacie, że skoro jest dobrze, to może nie trzeba tego drugiego... Ja to uważam, że... nie ma to jakiegoś... To może spytajmy się najważniejszą osobę. Może... Maja, czy rodzice powinni wziąć ślub? Prawdopodobnie ożenić. Nie, nie ożenić, tylko oświadczyć. O. Najpierw trzeba, właśnie, musi się tata oświadczyć. Nie, bez ślubu. Że wystarczą zaręczyny? Tak. Aha, a ty pewnie masz jakiś pomysł na pierścionek. No. No i to pewnie nie jeden. Zresztą, zdaje się, że... A wtedy to trzeba i mamie, i córce, nie? O. Tak, koniecznie. Prawda? No pewnie Maja bym pomogła wybierać, prawda? Jeszcze dla siebie wybierz, Maja. Tyle na głowie. Co masz na głowie, młoda damo? Co masz na głowie? Dużo pierścionków. Dużo pomysłów. I jesteś też dowodem na to, albo to, co zrobiłaś, udowadnia, bo my próbowaliśmy od rana dzisiaj to również naukowo ugryźć, fakt, albo raczej pytanie, czy naprawdę Święty Mikołaj istnieje? Istnieje? Nie, nie kiwaj w tę stronę głową. Ale zobacz, napisałaś list do Świętego Mikołaja, czy też tam miałaś marzenie, żeby rodzice byli razem i tadam, czyli może jednak istnieje. Nie istnieje, bo te rodzice to robią, już się dowiedziałam w tamtym roku. Mama mi to powiedziała. Moja tutaj taką ma historię, kiedy chodził u nas Mikołaj po bloku i rozpoznała niestety taki, przed świętami jeszcze było taki preludium i rozpoznała pana ochroniarza naszego. My wiedzieliśmy, że o 18 zapuka ktoś do nas do domu i będzie przebrany pan za Mikołaja, a z ochrony Maja powiedziała, tato, jakiś pan przebrany ze Świętego Mikołaja do ciebie. Ale wiesz, taka była historia, mogę powiedzieć? Tak, no, koniecznie. Z policją. O! No. Koniecznie. No bo w ten dzień jeszcze, zanim tam jeszcze trochę wcześniej, poszłam otworzyć takie, no dobra, otwieram. Tato, policja do ciebie. A to film kręcili. Prawdziwa policja. Ta, prawdziwa. Prawdziwa policja. Moim fanem też jest... nasz dzielnicowy, którego pozdrawiam. I po prostu wpadł z wizytą. Tak. Okay. No, ale fajny pan, pozdrawiam go. A propos policji, jak często jeździsz właśnie i rozmawiasz z dzieciakami, czy z domów dziecka, czy z placówek wychowawczych, opowiadając o swojej młodości dosyć, powiedziałbym, możliwej? W tym roku odwiedziliśmy 20 ośrodków. To są MOS i MOW, to Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii. A w następnym roku planujemy odwiedzić 70. My to znaczy kto? Ja, Artur Siódmiak, Kadziewicz. Mamy tam taką zgraną ekipę i odwiedzamy po całym kraju. I to jest fascynujące przeżycie dla nas i dla tych dzieciaków.
No a jak pytają się na przykład, bo rozumiem, że im tłumaczysz, żeby szli prostą drogą w miarę. Jak się pytają na przykład, a panie Tomku, a dlaczego pan został bandziorem? Dlaczego? Bo ja nie miałem, do mnie nikt nie przyszedł i nie powiedział, że można żyć inaczej. Ja po prostu nie stałem się złym człowiekiem. Nikt się nie rodzi złym człowiekiem. To jest środowisko, czasami patologiczne domy. No ja akurat nie mam, jestem ze szczęśliwego domu, ale środowisko, no w moim przypadku nie było internetu, większość czasu spędzaliśmy na trzepakach i tak to się wydarzyło. Pierwszy papieros, pierwsze winko, pierwsi koledzy, pierwsza wybita szyba i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że jesteś w czarnym, no. Piekle. Tak, piekle. A jak oni mówią, że nie... A jak mówię, ja właśnie mówię, że słuchajcie, wy to jeszcze nie jesteście na dnie. To jest, dopiero tutaj wylądowaliście, to nie znaczy, że koniec waszego świata. Wy jesteście młodzi, macie tam 9, 10, 13 lat. Jeszcze wszystko przed wami, jeszcze wszystko można zmienić. Macie jakieś marzenia, no nie wiem, może chciałbyś zostać piłkarzem. Co trzeba zrobić w tym, żeby kierunku, żeby zostać piłkarzem? Trzeba trenować, uczyć się języków, prawda? Wyjedziesz może kiedyś za granicę, będziesz potrzebował języka angielskiego, francuskiego. Trzeba się uczyć, słuchać rodziców. Ja też myślałem, że jestem najlepszy, nie muszę nikogo słuchać. I wszyscy mówili, Oświeciński to jest zdolny, tylko jemu nic nie chciał uczyć. Więc należy słuchać rodziców i im to powtarzam, że ja jestem świetnym przykładem, że tylko, że ja zrozumiałem to dużo za późno. A oni są jeszcze na początku swojej takiej drogi, jeszcze wszystko przed nimi. Czyli zepsuli sobie życie rysów. Tak? Tak, ja jestem dumny ze swojej córki. Moja córka naprawdę jest bardzo grzeczna. Ja chciałem mieć córkę, nie chciałem mieć syna, bo jak to każdy facet chciał mieć syna, ale ja wiedziałem, że jak będę miał syna, to będą pewnie jakieś ścięcia w przyszłości, bo jak powiedziałem, że będziemy mieli takie podobne charaktery, to będzie ciężko. Natomiast Maja ma podobny charakter, ale jest dziewczynką, więc dziękuję i koniec, że jesteś bardzo grzeczna. Roztapia ci serce. Grałam tak. I mamy taki jeszcze sposób na nią zawsze, że jeśli jest niegrzeczna, to mówię do niej, Maja, czy ja jestem złym ojcem? Nie. Czy ja kiedykolwiek coś ci zrobiłem, uderzyłem? Tak nie. Na litość bierzesz. Tak. No to dlaczego jesteś dla mnie taka niegrzeczna? I ona, tato, przepraszam, kocham cię. I mam nadzieję, że będzie to działać do 30 roku życia. A bo potem... ostatnio powiedziała, że ma chłopaka, więc właśnie się zestresowałem. Jak on się musi stresować, pomyślałem. Pozdrawiam Janka. O, Janek... On jeszcze nie wie. Janek, nie, ja mogę wiem. Powiedzieć, kto to? Tak. No nie wiem, czy on by chciał. Musisz no to właśnie. Zważyć. No, a czy straszysz innych kolegów, którzy cię ciągną za włosy, że masz takiego tatę i może pozałatwiać sprawy? Działa? Działa? No, najpierw mówią, a jeszcze nie było twojego taty, ale takie... A powiem. Nie wiem, czy to jest dobre. Wiesz, jak jest skuteczne, to na razie niech będzie dobre. Ona tylko straszy. To znaczy odgania się od tych, którzy są niegrzeczni. Wspaniale. A jeszcze mam pytanie jeszcze dosłownie na koniec. Ola, a kiedy się zbieraliście do powrotu, czy korzystaliście z pomocy, czy jakaś terapia, czy sami po prostu gadaliście ze sobą? Sami. Sami? Sami. I takim jednym z pomysłów moich było, co ciężko było Tomka przekonać, ale czasami trudno jest coś powiedzieć, tak? Twarz w twarz. Więc spisałam pytania, poprosiłam, żebyśmy odpowiedzieli na te same pytania, przekazali sobie odpowiedzi, że będzie łatwiej usiąść, masz tydzień, dwa na napisanie tego, co czujesz. Przeczytaliśmy. A skąd miałeś pomysł na te pytania? Z głowy czy z książek? Znaczy, prawdą jest też, że w czasie, kiedy się rozstaliśmy, przeczytałam parę poradników. Jedna taka książka bardzo mi się podobała. Kobiety, które kochają za bardzo. I parę jeszcze innych książek i to stąd też się wzięło.